Witam. W tym odcinku pogadamy na temat tuningu pontonu. Ten temat jest taki bardzo duży. Można robić sporo różnych modyfikacji, żeby polepszyć swój ponton. Można tam dodać jakiegoś daszku, można sobie zamontować tam różne uchwyty. Można przykładowo tam, jak nie ma, dodać taką rolkę kotwiczną albo jakiegoś stolika, jak na tym foto. Ogólno istnieje bardzo dużo różnych rzeczy. Od jak tutaj można zobaczyć, to różne akcesoria są dla pontonu i można bardzo długo tym bawić się. Ale właśnie dlatego, żeby zaczynać coś robić z tuningu pontonu, potrzeba najpierw nauczyć się kleić takie proste rzeczy. Nie będziemy zaczynać od takiego, jak tutaj na foto, pancerowania bardzo skomplikowanego, a zaczynamy od prostego, od przyklejenia takiej rączki dla transportu. Dlatego nam potrzeba będzie kilka prostych rzeczy, takich jak taśma, ołówek i coś do smarowania. No i oczywiście potrzeba będzie sama akcesoria i klej. Tutaj ja polecam używać taki Dr. Bot, już sprawdzony ten specjalizowany klej dla przyklejenia. On jest łatwy w użyciu, trochę kosztuje, ale lepiej jeden raz zapłacić i użyć dobrego kleju i być pewnym w tym kleju. Link do gdzie można kupić będzie tutaj w opisie. No i potrzeba dla specjalizowanego kleju lepiej zużyć taki metod gorącej do klejenia i dlatego potrzeba będzie suszarka dla włosów albo suszarka techniczna. I czyli zaczynamy, potrzeba najpierw przełożyć i zrobić taki, tak by mówić, taki szablon, przełożyć rączku i ołówkiem zrobić szablon. Dalej już oklejamy to wszystko za pomocą taśmy. Może być to taśma izolacyjna, może być to taśma malarna. Czyli najpierw namalowali ten kontur, a dalej oklejamy już bez tej rączki. Oklejamy taką ochronę, żeby nie posmarować klejem te miejsca, gdzie nam nie trzeba smarować. Kiedy używamy taśmy izolacyjną, to ona jest troszkę wygodniejsza, dlatego że może dawać takie okrągłe formy podczas ciągnięcia. Nakładamy tą taśmę i już mamy taką fajną zonę, na którą można już będzie spokojnie smarować klej, nie boję się. Smarujemy szybko ten klej, jedną warstwę na ponton, drugą warstwę będziemy smarować na rączku. Smarujemy to i dajemy odsochnąć kilka minut i powtórnie robimy jeszcze raz tak samo, za 5 minut. I dajemy jeszcze raz odsochnąć tak samo z 5 minut. Dalej zaczynamy to wszystko za pomocą suszarki. Potrzeba to nagrzeć. Suszarka lepiej oczywiście używać taką techniczną, ona daje lepszą temperaturę, ale jak innej nie ma, to wtedy można i dla włosów na maksymalnej temperaturze. Dalej tak samo nagrzewamy ponton i przykładamy tą rączkę do pontonu, tak żeby wszystkie kraje, wszystko tak dopasowało się, jak u nas było przed tym, tej taśmy zaznaczone podczas smarowania. Taśmę można usunąć przed tym, jak tutaj już taśma została usunięta przed klejeniem po smarowaniu. Potrzeba jeszcze trochę dodać temperatury. I dalej za pomocą czegoś takiego twardego albo rączki tam od, nie wiem, od jakiejś rzeczy sobie przykładamy tak. I musimy teraz zostawić do
wysychnięcie na 5-6 godzin. Takim samym sposobem można przykleić różne inne rzeczy, przykładowo jakiś tam uchwyt dla transportu, czy zrobić takie pancerowanie, ale to będzie już temat kolejnego odcinku. Również w kolejnym odcinku powiem, jak zrobić w domowych takich warunkach, na własne ręce, samemu o taki daszek. Potrzeba do tego tylko dokupić kilka akcesorii. Link będzie w opisie. A na razie wszystkim dziękuję i zapraszam do kolejnych odcinków. Zostawiajcie lajki, subskrybujcie kanał i cześć, do widzenia.